bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Komisariat Policji w Mrozach w 2017 roku odnotował 13 przestępstw kryminalnych. Rok wcześniej, w 2016, było ich o jedno mniej, 12, czyli na terenie gminy Cegów odnotowane przestępstwa. W 2017 roku było jedno pobicie, kradzieży w 2017 było 6, w 2016 również 6. Kradzież z samochodu w 2017 roku. Jeden samochód skradziono. W 2016 również jeden samochód skradziono. Kradzież z włamaniem. W 2017 roku odnotowano dwa takie zdarzenia. W 2016 było ich 4. No i jeszcze było uszkodzenie mienia. W 2017 roku 3 takie zdarzenia miało miejsce na terenie gminy Cegłów. W 2016 było jedno zdarzenie takie. Najwięcej przestępstw kryminalnych miało miejsce w miejscowości samej Cegłów, było ich 7. Po jednym zdarzeniu kryminalnym było w Mieni, Widziejowie, Posiadałach, Skupił, Hucie Kufleskiej i Woźbieni. Policjanci z Komisariatu Policji w Mrozach na sprawców wykroczeń na terenie gminy nałożyli 223 mandaty i pouczono aż 248 osób. Na terenie gminy Cegłów przeprowadzono 552 interwencje policyjne. I teraz może takie statystyki odnośnie zdarzeń drogowych. W 2017 roku odnotowano 24 zdarzenia drogowe. W tym były to 3 wypadki i 21 kolizji. No tutaj jest wzrost, bo w 2016 roku był jeden wypadek, 13 kolizji, gdy w 2017 roku aż 21 kolizji. W zasadzie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Bezpiecznie, no to dzięki temu, że bezpiecznie, to właśnie dzięki tej współpracy, jaka jest dobra między tutaj panem wójtą. Dziękuję za współpracę, dziękuję za chęć nas wspierania. My teraz na bieżąco będziemy się tutaj widzieć, zbliżająca się trójka mazowiecka i inne przedsięwzięcie, będziemy cały czas tam na bieżąco sobie wspierać się i pracować. Bardzo, żeby było bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Dziesięciokrotnie wzrosty. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.